Witam wszystkich na moim kanale Akwarystyka Raciąż. Dzisiaj tak nietypowo. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować unboxing aparatu, który kupiłem 3 dni temu, ale też i nie tylko aparatu. Chciałem Wam pokazać to, co kupiłem przez ostatnie, właściwie inaczej, to co, w co inwestowałem przez ostatnie 3 miesiące, gdy nie miałem tych swoich akwariów. Akwarii, także możecie zobaczyć. Mam nowy generalnie komputer z dwoma monitorami. To jest nowy komputer, który sobie sam złożyłem. Tutaj mamy głośniczek. Także musiałem w to zainwestować troszeczkę, bo stary komputer, że tak powiem, już nie dawał rady. A, jeszcze mikrofonik. Kupiłem sobie Novoxa NCX-a, fajny sprzęt. No ale przechodźmy do meritum tego filmiku. To chciałem Wam właśnie pokazać. Zakupiłem sobie aparat Panasonic Lumix G80M, DMC G80M. On nagrywa, jak widzicie tutaj, filmiki do 4K. W 4K może, o tak. Słuchajcie, generalnie ode mnie się nie dowiecie jakichś tam technicznych rzeczy na temat tego aparatu, bo ja jeszcze go na dobrą sprawę nie składałem, tylko tak pobieżnie zajrzałem do pudełka, co jest w nim. Także na temat tego aparatu Wam na razie konkretnych rzeczy nie powiem. Zrobimy sobie teraz taki unboxing, żeby było wiadomo, co jest w środku, może ktoś nie wie, a jest ciekawy. Oczywiście będę tak robił troszeczkę niezdarnie, bo jedną ręką nie chciało mi się statywu wyciągać, także dlatego to jest skręcone z ręki. Jeszcze raz przepraszam za niedogodności związane z tym. Do tego kupiłem sobie kartę Kingstona 64 GB. Zobaczymy, czy ona się nada, czy się nie nada. W razie czego się jutro wymieni na coś innego. No. Co w tym pudełku jest? No jak widzicie, kupę papierologii. Nawet nie otwierałem jeszcze tych papierków, nawet nie wiem, co tam jest. Jakieś instrukcje, duper Schmitty za przeproszeniem. Bo mnie to nas nie interesuje za mocno. Instrukcje sobie później przeczytam. Dobra, lecimy po kolei. Dobra, zaczynamy od tego. To chyba się nazywa fachowo osłona przeciwsłoneczna do aparatu. Jak się mylę, niech ktoś mnie poprawi. Tutaj położymy. Mamy w zestawie oczywiście do tego obiektyw. Tak delikatnie, żeby mi nie wypadł. Teraz zobaczycie ten obiektyw. To jest standardowy obiektyw w tym zestawie. 12, 60. Co dalej mamy? Pasek do tego aparatu. Najważniejsza rzecz w tym pudełku. Sam aparat. Jeszcze raz przepraszam, że nie zdarnie. Jedna ręka, to sami wiecie, jak to jest. O, jest. Momencik, ja może przełożę tak, aparat w drugą rękę. O. Wygląda tak, a to zaraz do niego wrócimy. Co dalej? Tutaj już nic. Będzie bateria. Odłożymy kabelek USB. Zasilacz. I pewnie sama ładowarka, oczywiście. Dobra, odłożę to pudełko. I słuchajcie teraz do aparatu. Aparat generalnie, no mówię, nie ogarniam tego aparatu, bo jeszcze go nawet nie uruchomiłem, nawet baterii nie ładowałem.
Gdyż nie miałem czasu, tak po prostu zajęty za mocno byłem. Dlatego to się tak to wszystko, że tak powiem, w czasie odwlekło. Wiecie co mi się podoba w tym aparacie? To to, że ma ekran przekręcany. Otwierany, przekręcany. Można sobie, jak się nagrywa, człowiek widzi, tak? Wszystko, jak się nagrywa, jaki obraz jest, czy jest ostry, czy jest nieostry. Także z tym mi się podoba ten aparat, tak? Słuchajcie, za ten aparacik zapłaciłem 3300 dokładnie 4 zł, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię, 3304 zł dokładnie. Aparacik nie jest jakiś taki ciężki, tak? Tematyk trochę przycisków, oczywiście go będę rozkminiał. Mam nadzieję, że jutro nim już filmik nagram. Że fajnie wyjdzie ten film. Oczywiście ma tutaj mocowanie na statyw. Nie powiem wam na ile, na 1/4? Czy 3/4? Nie mam pojęcia, chyba na 1/4. Mówię, nie, ja nie jestem techniczny, tak? Także ja ten aparat dopiero będę rozkminiał, będę się tego aparatu uczył. Ale myślę, że jest wart swojej ceny. Na pewno filmy jakościowo będą lepsze. Co się tyczy akwariów, generalnie słuchajcie, zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy zakładać 50 jutro, czy od razu zrobić zamiast 50 jedno 112 low tech, drugą 112 typowo roślinne high techa i 350 jeszcze nieokreślone co tam będzie. Znaczy jest pewien zamysł, ale nie chcę na razie mówić co. I sam teraz nie wiem. Generalnie te rośliny, które zamawiałem, poprzychodziły do mnie. Mam już je. Jutro nagram filmik, to co z tego co mi przyszło do tych akwariów. Mam nadzieję, że jutro uda mi się też już założyć te akwarium, tak? Chciałbym wam pokazać, jak to akwarium zakładam. Wszystko po kolei. Oczywiście te pierwsze akwarium low tech będzie na ziemi. Tak samo jak i high-tech będzie na ziemi, aczkolwiek nie jest nic powiedziane, że nie zrobię high-techa na podłożu aktywnym. Mam tu na myśli podłoże Ada Amazonia, tylko że chyba teraz jest ten light podłoże, tak? Coś takiego. Nie wiem, czyli Ada Amazonia 2, jakoś tak. Muszę popatrzeć, aczkolwiek też słyszałem dobre opinie o podłożu Tropiki. Z początku był też zamysł, żeby kupić podłoże JBL Manado, bo ja wiem, że to jest samojołowe podłoże, ale pod spód się daje taki, to jest puder czy coś takiego, z tymi wszystkimi substancjami odżywczymi, też z firmy JBL. No zobaczymy. Albo po prostu pójdzie na ziemi. Nie wiem, jak to wyjdzie jeszcze, dlatego jeszcze się do jutra zastanowię, jutro na pewno będziemy low-techa robić, tylko jeszcze nie wiem, czy w 50, czy w 112. Muszę się z tym przespać i coś będzie mi działać. Oczywiście, moi drodzy, zapraszam was do komentowania. Jeżeli ja gdzieś gafę strzeliłem, poprawcie mnie proszę. Bo ja po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jestem jakimś tam technicznym człowiekiem, który wie wszystko, tak? Są ludzie mądrzejsi w tych kwestiach ode mnie. Także w niektórych rzeczach, może w nazewnictwie, mogłem się pomylić, tak? A, jeszcze jedną rzecz chciałem nadmienić, co chodzi o ten aparat. Te obiektywy można wymieniać, tak? Można dokupić sobie lepszy obiektyw, tak? Także dla mnie, że tak powiem, do mojego wykorzystywania, czyli na filmy, to podejrzewam, że mi w zupełności wystarczy. Także myślę, że będę zadowolony z tego zakupu. A, jeszcze jedna rzecz, bo tu ważna dla mnie, bo co ten aparat jeszcze ma? Tutaj ma takie dwie
O. Są dwie gumeczki, które się, jak się je odczepi, pod spodem znajdują się wejścia na mikrofon, na HDMI, na kabel USB. A najważniejsze co, to że ma wejście na mikrofon zewnętrzny. Oczywiście mikrofon zewnętrzny już zamówiłem. Będzie to mikrofon Boya, tak? Bojka. Mi się wydaje, że chyba dobry wybór, no ale... Nie wiem, może są lepsze, tak? Mi się wydaje, że w tych pieniążkach dla mnie, tak jak powiedziałem, dla mnie to w zupełności wystarczy. Nie jestem jakimś tam profesjonalistą, żeby się takimi, powiem, rzeczami też przejmować. On ma spełniać swoją funkcję, tak? Wiadomo, żeby to jakoś w miarę było słychać, żeby było dobrze widać, bo to najbardziej o obraz i o dźwięk chodzi, nie? W tym wszystkim. Także, dobra. Słuchajcie, zakończę ten dzisiejszy film, gdzie trzęsę tym aparatem. Także jeszcze raz Was przepraszam, bo to wszystko z łapki było nagrywane. Zapraszam oczywiście do komentowania, oczywiście do poprawienia mnie, że gdzieś tam, gdzie błąd popełniłem. No i pewnie do jutra. Na pewno do jutra wieczorem, bo jutro będę chciał właśnie... Znaczy film będzie rano na pewno nagrywany, tak? A wieczorem będzie pewnie opublikowany dopiero na moim kanale. Także zapraszam Was do oglądania, subskrybowania mojego kanału, komentowania oczywiście, zostawiania łapek w dół i w górę. Także na razie, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!